Była godzina druga w nocy z 7 na 8 maja 1942 roku. Na wschód od Teodezji, na plaży, do łodzi desantowych wsiadali żołnierze ze składu niemieckiej 132 Dywizji Piechoty, którzy mieli do wykonania bardzo ważne zadanie. Tak rozpoczynała się operacja Trapeniak. Operacja, dzięki której Niemcy mieli zdobyć Sewastopol i zapanować nad Krymem. Półwysep Krymski miał ogromne znaczenie strategiczne dla obu walczących stron. Dla Niemców Krym był niezatapialnym lotniskowcem, z którego można było atakować strategiczne cele, tym rejonom Ploeszczy w Rumunii, który dla Niemców miał ogromne znaczenie ze względu na wydobywane tam złoża ropy, tak bardzo potrzebne niemieckiej gospodarce, ale też i niemieckiej armii. Dla Związku Radzieckiego Krym to możliwość atakowania różnych celów w rejonie Morza Czarnego. Możliwość wykorzystywania Krymu jako podstawy do akcji desantowych na tyłach frontu wschodniego. Ale przede wszystkim Krym to Sewastopol, główna baza floty czarnomorskiej. Sewastopol to najważniejsza baza floty czarnomorskiej na Morzu Czarnym. Twierdza, która zaatakowana w grudniu 1941 roku, odparła pierwszy szturm niemieckiej 11. Armii, wiążąc wojska niemieckie na Półwyspie Krymskim. Aby ograniczyć jeszcze bardziej możliwości niemieckiej 11. Armii, radziecka kwatera główna, Stawka, zdecydowała się na śmiałą operację. 26 grudnia, gdy pod Sewastopolem trwał niemiecki szturm, na północ i południe od miasta Kercz desant rozpoczęły wojska radzieckiej 51. Armii, które mimo że nieprzygotowane i w ciężkich warunkach atmosferycznych uchwyciły przyczółki, walcząc zaciekle z niemiecką 46. Dywizją Piechoty. W nocy z 28 na 29 grudnia, ku zaskoczeniu niemieckich dowódców, radzieckie oddziały zdesantowały się w Teodezji i po ciężkich walkach oddziały 44. Armii zdobyły miasto, rozwijając natarcie na północ. Sytuacja wojsk niemieckich była krytyczna. 46. Dywizji Piechoty walczącej pod Kerczem groziła zagłada. Siły główne 11. Armii prowadziły zaciekłe walki pod Sewastopolem i nie było już odwodu, które mogłyby zatrzymać radziecki desant. Tym samym 11. Armii w razie radzieckiego natarcia na Dżankoj groził paraliż zaopatrzenia i groźba zniszczenia armii lub, w najlepszym wypadku, wycofanie się na północ i rezygnacja z próby zdobycia Sewastopola. Jednak wojska radzieckie nie wykorzystały sytuacji. Jak zanotował generał Manstein w swoich pamiętnikach, przeciwnik nastawił się wyłącznie na osiągnięcie celu taktycznego – zlikwidowanie wojsk niemieckich na Półwyspie Kerczeńskim, zupełnie pomijając cel operacyjny, jakim było odcięcie głównej arterii zaopatrzenia dla 11. Armii. Wojskom radzieckim nie udało się nawet zniszczyć niemieckiej 46. Dywizji Piechoty, która wbrew dowództwu 11. Armii, porzucając ciężki sprzęt i uzbrojenie, wycofała się unikając zagłady. Generał Sponek zapłacił za to dymisją, aresztowaniem i późniejszym rozstrzelaniem, a żołnierzom dywizji odmówiono odznaczeń. 28 stycznia 1942 roku został utworzony Front Krymski pod dowództwem generała Kozłowa. Głównym celem frontu było odblokowanie Sewastopola oraz wyzwolenie Krymu. Jednak kilka ofensyw radzieckich pomiędzy lutym a kwietniem 1942 roku, pomimo zaangażowania dużych sił, nie uzyskało żadnego powodzenia. Generał Manstein, dowódca 11. Armii, zdawał sobie sprawę, że ponowny szturm Sewastopola nie może mieć miejsca, dopóki wojska radzieckie nie zostaną zniszczone na Półwyspie Kercz. Analizując możliwości ataku, Manstein postanowił wykorzystać do przyszłej ofensywy obecną linię frontu oraz ugrupowanie radzieckich wojsk. Front niemiecko-radziecki biegł od Morza Czarnego 18 km w linii prostej na północ, wzdłuż linii Parpacz. Dalej front miał wygląd półkola skierowanego na zachód o długości około 40 km.
Dowództwo radzieckie, świadomie wprowadzane w błąd przez armię niemiecką, ugrupowało w rejonie Wybrzuszenia 2/3 swoich sił, w obawie przed niemiecką próbą zniszczenia rejonu wyjściowego dla przyszłych ofensyw. Niemiecki plan ofensywy o nazwie Trappenjagd, czyli po polsku polowanie na dropa, zakładał uderzenie na odcinku 5 km w pasie południowym, przełamanie radzieckich pozycji, wejście na tyły i okrążenie wojsk radzieckich ugrupowanych w północnym sektorze frontu. Dalszy etap przewidywał pościg oraz zdobycie samego miasta Kercz. Główne uderzenie miał wykonać niemiecki 30. Korpus Armijny, który uderzając na odcinku 5 km trzema dywizjami piechoty, miał przełamać dwie pozycje radzieckie i przygotować teren do użycia wojsk szybkich, czyli improwizowanej brygady Grodeka oraz niemieckiej 22. Dywizji Pancernej. 22. Dywizja Pancerna po przełamaniu trzeciej linii obrony miała skręcić na północ, uderzając z flanki i na tyły radzieckich wojsk na północy, które miały być zniszczone wraz z niemieckim 42. Korpusem Armijnym i oddziałami rumuńskimi ze składu 7. Korpusu Armijnego. Brygada Grodeka miała za zadanie wejść na głębokie tyły radzieckie, uniemożliwić stronie radzieckiej stworzenie kolejnych rubieży obronnych oraz dotrzeć i zdobyć jak najszybciej miejscowość Kercz. Aby ułatwić przełamanie radzieckiej drugiej linii obronnej, której podstawą był potężny ruch przeciwczołgowy, dowództwo 11. Armii zdecydowało się na ryzykowny atak z morza. Wykorzystując noc oraz zaskoczenie, żołnierze w sile batalionu ze składu 132. Dywizji Piechoty mieli zostać wysadzeni w rejonie rowu przeciwczołgowego, zdobyć go i przygotować pozycje dla oddziałów szybkich. Jednak najważniejszym ogniwem był niemiecki 8. Korpus Lotniczy, który wzmocniony miał zdobyć panowanie nad polem bitwy oraz ułatwić drogę do sukcesu wojskom lądowym. Po stronie radzieckiej dowództwo frontu krymskiego spodziewało się uderzenia niemieckiego, ale nie tam, gdzie ono miało nastąpić. Mimo przejścia pod koniec kwietnia do obrony, wojska radzieckie nadal utrzymywały szyk ofensywny. Odwody znajdowały się za blisko linii frontu. Dowództwa, które od stycznia do maja nie zmieniły dyslokacji, były rozpoznane przez zwiad niemiecki, co pozwoliło niemieckim dowódcom ustalić ich pełną dyslokację. Cały system łączności opierał się na łączności przewodowej, bardzo wrażliwej na ostrzał i bombardowanie. Jednak przed samą ofensywą niemiecką wojska radzieckie na Półwyspie Kercz liczyły 17 dywizji strzelców, 2 dywizje kawalerii, 3 brygady strzelców i 3 brygady pancerne. Nie licząc samodzielnych pułków i batalionów, liczyły łącznie około 260 tysięcy żołnierzy uzbrojonych w 3577 dział oraz 347 czołgów. O godzinie 3.15 artyleria niemiecka otworzyła huraganowy ogień i przez 10 minut okładała radzieckie pozycje gradem pocisków, niszcząc rozpoznane wcześniej ze środkowania wojsk radzieckich, dowództwa, stanowiska artylerii, węzły łączności. Jednocześnie samoloty szturmowe 8. Korpusu Lotniczego zaatakowały radzieckie pozycje i tyły, skutecznie i szybko paraliżując cały system dowodzenia wojskami radzieckimi. O godzinie 3.25 do ataku ruszyły oddziały 30. Korpusu Armijnego, które bardzo szybko wdarły się, przełamały pierwszą linię obrony wojsk radzieckich. Wykorzystując jeszcze nawałę ogniową, w ciemnościach nocy na morzu, łodzie desantowe zapuściły silnik i niepokojone przez nikogo wylądowały w rejonie 11-metrowego rowu przeciwczołgowego, który mimo zaminowania został w pasie nadmorskim zdobyty przez wojska desantowe. Już o 4.30 w rejon desantu dotarły oddziały niemieckiej 28. Dywizji Lekkiej, które mimo ciężkich walk odparła kontratak 56. Brygady Pancernej przy wsparciu samolotów szturmowych, które dosłownie rozstrzelały radzieckie czołgi, niszcząc na ziemi 46 sztuk. Także pozostałe dywizje 30. Korpusu uzyskały powodzenie i po przełamaniu pierwszej i drugiej linii obronnej podeszły w rejon rowu przeciwczołgowego, które udało się uchwycić. Przez cały 8 maja trwały zacięte walki o utworzenie przejść w rejonie rowu, aby wojska szybkie mogły wejść do akcji. Aktywne działania wiążące prowadził także niemiecki 42. Korpus Armijny oraz rumuńskie wojska, które atakami związały wojska radzieckie w północnym sektorze.
Wieczorem przez pierwsze przejście nad samym morze na radzieckie tyły skierowała się improwizowana brygada Grodeka. 9 maja przed południem do walki ruszyły pierwsze oddziały ze składu 22 Dywizji Pancernej, które wykorzystując przyczółki w pasach 28 Dywizji Lekkiej oraz 50 Dywizji Piechoty ruszyły do przodu i napotkały na swojej drodze radzieckie czołgi ze składu 40 Brygady Pancernej, która ponosząc ciężkie straty została rozbita. Jednak po południu spadł deszcz, który sprawił, że natarcie niemieckie zostało zatrzymane. Teren zamienił się w moczary, a Luftwaffe została uziemiona na lotniskach. Teraz wola Manstein'a walczyła z przeciwnościami natury. Także stawka nakazała frontowi krymskiemu wykonać przeciwuderzenie, jednak chaos i brak zdecydowania spowodował, że przeciwnatarcie planowane na poranek 10 maja nie wystartowało. Wystartowało za to niemieckie lotnictwo, które wykorzystując poprawę pogody przystąpiło do falowych ataków, torując drogę wojskom niemieckim. Największe sukcesy zanotowała improwizowana brygada Grodeka, która przerwała się głęboko na radzieckie tyły. W nocy z 10 na 11 maja front krymski ponaglany przez Moskwę wydał rozkaz odwrotu dla 47 i 51 armii. Jednak było już za późno. 11 maja oddziały niemieckiej 22 Dywizji Pancernej dotarły do Akmanaja, zamykając w okrążeniu 8 radzieckich związków taktycznych, które 12 maja poddały się. Tymczasem pozostałe oddziały 30 Korpusu Armijnego kontynuowały natarcie w kierunku Kerczu, a przodowała w tym wszystkim brygada Grodeka, który błyskawicznie łamał radzieckie linie obronne. 16 maja Kerch został zdobyty przez 170 Dywizję Piechoty i wspierającą ją 213 Pułk Piechoty, jednak walki na Półwyspie Kerczeńskim trwały do 18 maja i zakończyły się zniszczeniem wojsk radzieckich na Półwyspie. Dzięki udanej operacji Trapenjak, Manstein mógł skoncentrować wszystkie siły i zadać ostateczny cios z twierdzy sewestopolskiej, kończąc tym samym podbój Krymu.